Wiem, że większość z Was oglądających mnie tutaj jest nadal studentami. A jak wiadomo, studencka kieszeń jest różna, czasem z niej się wysypuje, a czasem jest kompletnie pusto. Uwierzcie mi, wiem co mówię, ponieważ ja kilka lat temu, gdy byłam studentką międzynarodową, przyszłam na weganizm właśnie z powodu studenckiej kieszeni. I jeśli po prostu szukacie jakichś tanich rozwiązań, to to jest film idealny dla Was. Cześć! Z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was mega fajny film. Poszłam do Lidla i kupiłam przeróżne produkty, świeże warzywa i owoce z ryneczku Lidla. Kupiłam też płatki jaglane, które w sumie bardzo mocno dominują w tym jadłospisie. I zaraz zobaczycie, jak małym nakładem czasu i przede wszystkim pieniędzy można wyczarować bardzo smaczne potrawy. Więc mam dla Was śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Wszystko jest zdrowe, wszystko jest wegańskie, roślinne i jest bardzo tanie. Jeśli już mnie śledzicie na moim kanale od jakiegoś czasu, to pewnie natknęliście się na moje filmy, które się nazywają Zadychę lub po prostu Tanie posiłki. W tych filmach miałam podejście, że na przykład jeśli używałam jednej łyżki masła orzechowego, to przeliczałam, ile mniej więcej kosztuje jedna łyżka, patrząc ile waży ta jedna łyżka, ile kosztowało całe opakowanie, wiecie o co chodzi. Dzisiaj miałam troszeczkę inne podejście, ponieważ postanowiłam po prostu patrzeć tylko i wyłącznie na kwotę, która znajduje się na paragonie. Te posiłki są na serio spore. Na przykład obiad to jest 6 burgerów, czy nawet 7, bo w sumie jednego zjadłam podczas smażenia. Jest tylko jedna kwestia, że nie dodałam po prostu przypraw, nie kupiłam ich, po prostu użyłam te, które miałam w domu. Wychodzę z założenia, że każdy ma jakiś zbiór przypraw, chociaż kilka swoich ulubionych, którymi zawsze doprawia po prostu posiłki, więc bez sensu było je kupować i wliczać je w koszt naszego dania, więc nie wliczałam wody, soli, jakiejś substancji słodzącej, którą preferujecie, typu, nie wiem, syrop klonowy, miód, ksylitol, czy może cukier. Tutaj takich rzeczy podstawowych, które każdy ma w kuchni, po prostu nie wliczałam. Dobra, koniec gadania, pokazuję Wam czas start śniadanie. Więc na śniadanie przygotowałam gruszkową jaglankę. Po prostu wsypałam płatki jaglane do garnuszka, dolałam wody, dodałam cynamonu i oczywiście gruszki. Dosypałam również szczyptę soli i zaczęłam gotować naszą jaglankę. Doprowadziłam do wrzenia i gotowałam przez kilka minut, około 5 minut na wolnym ogniu. I naprawdę to wszystko. No i polałam ulubionym moim słodzikiem, czyli syropem klonowym. Możecie dodać czegokolwiek innego. Na obiad przygotowałam jaglane burgery z groszkiem, więc ponownie wsypałam płatki jaglane, zalałam wodą, dodałam przeróżne przyprawy, które akurat posiadałam, curry, wędzona papryka, sól, no i wsypałam zielony groszek konserwowy z puszki. Wszystko dokładnie rozdrobniłam przy pomocy dłoni. Następnie posiekałam szczypiorek, dodałam, ponownie wszystko wymieszałam. Potem jeszcze się skusiłam na dodatkowe przyprawy w postaci curry. Usmażyłam moje burgery, leciutko wysmarowałam patelnię oliwą. Czekałam, aż po prostu one się podpieką z każdej strony. W tym czasie przygotowałam bardzo prostą surówkę z marchewki i jabłka grójeckiego. Zrobiłam spiralki z marchewki i dodałam posiekane jabłuszko, skropiłam sokiem z cytryny, dodałam odrobinę soli i praktycznie surówka była gotowa. No i obiadem właśnie są burgery, których wyszło dość sporo i ta przepyszna, orzeźwiająca surówka. Na podwieczorek zrobiłam budyń jaglany z cynamonem i bananem. No więc ponownie ugotowałam płatki jaglane, dodałam banana, dodałam cynamon, dodałam troszeczkę soli i oczywiście wlałam wodę. Wszystko dokładnie zblendowałam. Gdy było już naprawdę dobrze zblendowane, po prostu przelałam do szklaneczek. No i budyń jaglany z cynamonem był gotowy.
Na kolację postanowiłam upiec ziemniaczki. Ja lubię najpierw leciutko podgotować ziemniaki, a dopiero potem je upiec. Więc pokroiłam je w łódeczki, zalałam wrzątkiem, gotowałam przez około 5 minut na bardzo wolnym ogniu, zlałam wodę, dodałam przyprawy w postaci curry, bazylii i wędzonej papryki. Następnie rozgrzałam piekarnik do 180 stopni. Wszystko dokładnie przemieszałam, by każdy ziemniaczek był pokryty w przyprawach. Wysypałam na blaszkę do pieczenia i użyłam papieru do pieczenia, by nic nie przywierało. No i upiekłam ziemniaczki. Podawałam z tofu wędzonym, ponieważ ja bardzo je lubię. Możecie tofu też podpiec, ale ja lubię je jeść na surowo. Polałam dowolnym sosem, w tym przypadku sosem słodkim chili. Możecie użyć dowolnego, jaki macie w lodówce. No i praktycznie to jest cały jadłospis. Jak widzicie, jedzenia było naprawdę sporo. Tak więc, czy da się przygotować pyszne jedzenie za kilkanaście złotych? Oczywiście, że się da. Więc mam nadzieję, że się Wam podobał mój jadłospis. Koniecznie dajcie łapkę w górę, jeśli tak, zasubskrybujcie mój kanał, naciśnijcie na ten dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia z mojego kanału, ponieważ będzie się tu działo więcej, więcej i więcej. A, i pytanie do Was, chcę się od Was dowiedzieć, jakie są Wasze takie potrawy, które są bardzo tanie, a bardzo pyszne. Więc podajcie mi tutaj w komentarzach Wasze budżetowe opcje. Dobra, kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że ze mną zostaniecie troszeczkę dłużej, ponieważ będzie tu bardzo smacznie w przyszłości i na pewno Was nie zawiodę. Pa, pa, buziaki!